witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na drugiej konferencji prasowej Fame MMA. Jest ze mną Wujaszek Fericze, przepraszam. Dobry wieczór, cześć. Jak po konferencji? Jak emocje? No, jak mam być szczery, to Sasza z Krychom UFC chyba i mnie i Szeliego troszeczkę uśpili tymi swoimi gadkami. Powiem szczerze, że łeb mi leciał już w tym fotelu. Ale my dzisiaj z Szelim tak troszeczkę sobie nie szczędziliśmy uprzejmości, więc no, ciśnienie trochę mi skoczyło. To powiem Ci, że jestem zaskoczona tym, co mówisz, bo rozmawiałam z Krystianem i on powiedział, że było spokojnie. Więc tam jakieś dymy były. Nawet nie chodzi o to, że dymy, tylko... Tak jest. Dużo i za dużo. Od poprzedniej konferencji minęło już sporo czasu. Jak Twoje przygotowania? Podkręciliśmy jeszcze tempo, no trzeba było podkręcić. Jestem po bardzo ciężkim tygodniu, najcięższym tygodniu z całych 7 miesięcy. Robiliśmy próg tlenowy w zeszłym tygodniu od poniedziałku do piątku, więc tak naprawdę takie treningi, tak mówiąc brzydko, do pożygania. Przede mną poniedziałek, wtorek, środa, szybko, świeżość, układanie game planu, robienie porządku na strychu, tak, w głowie, żeby tam się nic złego nie zadziało. No i czwartek jesteśmy już w Gliwicach. Dobra, no bo tutaj rzeczywiście już nie cały tydzień do walki, czas bardzo szybko leci. No właśnie miałam Cię zapytać, bo rozmawialiśmy ostatnio też na naszym wspólnym wywiadzie na poprzedniej konferencji, że głowa, prawda? Że tutaj jednak myślenie jest bardzo ważne. Jak Ty czujesz się, bo jest to też Twój debiut, prawda? Głowa to jest 80% moim zdaniem w sportach walki. Tak samo sądzi mój trener Przemysław Szyszka. Ja na chwilę obecną tutaj, jak jestem na konferencji, to czuję się nawet chyba odrobinkę za bardzo wyluzowany i zaczynam o tym myśleć, że nie mam takiego jakiegoś stresu, który już powinienem czuć, ale myślę, że on się pokaże, jak będę już w hotelu w Gliwicach. Czwartek, piątek, to już będzie na pewno czuło się tą adrenalinę. Na ten moment wiem, że jestem przygotowany, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, więc gdzieś tam w moich oczach i w mojej opinii jestem zwycięzcą, bo przeżyłem ten 7-miesięczny obóz, kołchoz sportowy tak naprawdę w Unique Fight Club. Pozostaje zrobić robotę i mam nadzieję, że ta głowa zagra. Okej, okay. No bo powiem Ci szczerze, że możesz też traktować konferencję jako taki przedsmak, no bo jednak tutaj publika też jest, wiadomo, nie tak duża, jak będzie na samej gali, no ale jednak jest to przedsmak, jest jak to jakieś wystąpienie publiczne, jednak gdzieś tutaj też trzeba patrzeć na to, co się mówi, jak się po prostu wypowiada, więc no to też na pewno jest jakaś próba dla Ciebie. Zgadza się. Oczywiście, że jak się widzi tłumy, to też człowiek gdzieś tam czuje tą adrenalinkę i jest to taki przedsmak tego, co się będzie działo na gali, aczkolwiek trzeba pamiętać, że my tutaj przychodzimy rozmawiać, a nie urywać sobie głowy, a w sobotę jednak trzeba stanąć naprzeciwko blisko 100-kilogramowego faceta, który będzie chciał zrobić mi krzywdę, a ja będę musiał zrobić mu krzywdę, więc to jest zupełnie co innego. Myślę, że większą taką próbą była gala bokserska Białych Kołnierzyków, którą tam miałem kilka tygodni temu, gdzie miałem walkę wieczoru i wtedy poczułem, jak to jest wychodzić do ringu, do bardzo małego notabene ringu, gdzie nie było gdzie uciekać przed przeciwnikiem, gdzie trzeba było się po prostu 3 rundy bić. To mi dało dużo do myślenia, dużo doświadczenia, dużo takich wniosków konstruktywnych, zarówno mi, jak i mojemu narożnikowi. I myślę, że wdrożyliśmy to, wiemy, jak się zachowuje mniej więcej w sytuacji takiego wysokiego stresu i to się na pewno przełoży teraz na tą galę FMA 11. Okej, walka była oczywiście wygrana? Tak, knockout w drugiej rundzie. No to super, to już masz, jak to mówią, pierwsze koty za płoty, można tak powiedzieć. Dobra, zapytam Cię, jak myślisz, no bo tutaj mówiłeś, nie ma pomiędzy Wami jakiegoś takiego złych emocji pomiędzy Tobą a Twoim właśnie przeciwnikiem, czy gdzieś tutaj są jakieś... Ja myślę, że im bliżej tej gali, tym te stosunki takie koleżeńskie, że tak powiem, odrobinę się poluźniają, jeżeli mogę w ten sposób powiedzieć. Ktoś tutaj dzisiaj użył takiego sformułowania, że jest tak family friendly. Uważam, że to jest trochę przesada, bo ja szanuję Piotrka, Piotrek szanuje mnie. Darzymy się jakimś takim szacunkiem sportowym, męskim, ludzkim. Nie mamy tu jakiegoś takiego konfliktu pompowanego, ale to też nie jest tak do końca, że jesteśmy jakimiś kumplami, którzy sobie jedzą z dzióbków i którzy razem piją wódkę, czy spędzają czas gdzieś tam, jak mikrofon się wyłączy, czy wyłączą się kamery. Nie jesteśmy ziomkami, ale ja do Piotrka nic nie mam, Piotrek nie ma nic do mnie. Ale czuję, że ten taki błysk wokół Piotrka jest coraz bardziej wyraźny i mam wrażenie, że
u mnie ta adrenalina taka przedwalkowa i ten taki stosunek do niego taki fajterski, że chcę wyjść i chcę go zbić, jest na takim coraz wyższym poziomie, im bliżej gali. Okej, rozumiem, ale wiesz co, też powiem ci, że tak z mojego punktu widzenia, jeżeli jest jakiś konflikt i jest właśnie, tak jak mówisz, ta iskierka w oku, to chyba lepiej wyjść do oktagonu i wtedy już po prostu uderzyć tą osobę. No bo jeżeli to jest twój dobry kolega, tak jak wspomniałeś, pijecie razem wódkę, tutaj imprezy, tak, no to ciężej jest po prostu takiej osobie zadać pierwszy cios, jak myślisz? Znaczy my z Piotrkiem tego nie robimy, ja powiedziałem, że nie robimy. Tak, właśnie o tym mówię, że łatwiej będzie zadać komuś, kto ma tą iskierkę, tak jak właśnie ma tutaj ją Piotrek, tak, niż komuś, kogo się lubi. Tak, to zdecydowanie. Ja wychodzę z bardzo prostego założenia. Nie trzeba kogoś nienawidzić, żeby wyjść do oktagonu, do ringu, na tatami i żeby chcieć z nim walczyć i po prostu walkę wygrać. A czasem taki konflikt może być taką oliwą dolaną jeszcze do ognia i sprawić, że te emocje są na jeszcze wyższym poziomie, tak jak widać na przykładzie Krycha UFC i Sasha, gdzie oni chyba rzeczywiście się nienawidzą i chcą sobie gdzieś tam tą głowę urwać. Aczkolwiek bardzo prosta zasada. Jeżeli do kogoś nie masz żadnego problemu, tak jak ja nie mam do Szylego, to nie chcę udawać, że ten problem jest. Wolałbym pokazać rzeczywiście umiejętności sportowe i dać dobrą walkę bez takiego konfliktu. Jeżeli taki konflikt by był, no to trudno, no to pewnie on by gdzieś tam piętnował, podkręcał i sprawiał, że być może ta walka byłaby jeszcze lepsza, a może byłaby gorsza, bo gdzieś te emocje wpływałyby w taki sposób destrukcyjny, negatywny. Jest jak jest, no. Znaczy, wiesz co, nie jestem ekspertem tutaj, jeżeli chodzi o sporty walki, ale myślę, że wiele sportowców, pomimo tego, że darzą się jakąś sympatią, szacunkiem, gdzieś przed tą walką, kiedy dochodzi do tego starcia, do konfrontacji, jednak podchodzą z tym, że gdzieś szukają takiej dziury w całym, można by to nazwać, powiedzieć, więc można to powiedzieć, że to jest troszeczkę takie sportowe zachowanie, żeby w swoim przeciwniku szukać jakichś takich słabych punktów, czegoś, co cię denerwuje. I dzisiaj u nas było właśnie podczas tej rozmowy, w dalszym ciągu z szacunkiem, ale Piotrek obiecał mi, powiedział wprost: wujaszku, zapamiętaj, obiecuję ci to, że tej walki nie wygrasz, że ją przegrasz, gwarantuję ci to. Ja mu powiedziałem, ja ci gwarantuję, że w pierwszej rundzie będziesz oddychał rękawami, więc uprzejmościami się wymieniliśmy, on jest pewny siebie, ja jestem pewny siebie i myślę, że to jest bardzo ważne. No dokładnie, jeżeli jesteś osobą pewną siebie, to myślę, że takie słowa działają jeszcze dla ciebie dodatkowo motywująco, tak, że chcesz jeszcze więcej i pokazać to, że rzeczywiście potrafisz. Tak się właśnie zadziało. Te słowa dzisiaj Piotrka były mega motywujące i ten moment, w którym powiedział, obiecuję ci, że tą walkę przegrasz, to poczułem właśnie to coś, czego na pierwszej konferencji nie czułem i to coś właśnie, co w taki fajny sposób potrafi człowieka zmotywować, napędzić i dać mu taką ochotę do tego, żeby udowodnić 2 października, że myliłeś się. Dokładnie, a po przegranej, wygranej walce podać sobie dłonie, prawda? Myślę, że to jest klasa sama w sobie, tak? Żeby po prostu gdzieś, no wiadomo, no tutaj na fejmie mamy te konflikty, tak jak wspomniałeś, Sasza Krycha, no tutaj wiadomo, że ten konflikt gdzieś jest, nawet już poza oktagonem, ale jeżeli chodzi, powiedz mi, inne walki, która cię tak szczególnie interesuje? No myślę, że ta walka najważniejsza, tak? Ta main event, czyli Borys Mańkowski i Norman Park. Ja na początku, jak usłyszałem, że to będzie walka bokserska, to troszeczkę zrobiłem kwaśną minę, ale jak usłyszałem, że to ma być walka bokserska 15-minutowa, bez przerw i w rękawicach do MMA, to myślę, że to będzie pojedynek, o którym będzie się mówiło przez wiele, wiele lat. Oni mają sobie dużo do wyjaśnienia i ja jeszcze bardzo chętnie kiedyś zobaczyłbym ich w formule MMA, ale myślę, że jednak wszyscy widzowie i fani Fame MMA jednak na ten pojedynek czekają najbardziej, ale jest tutaj kilka innych wyśmienitych pojedynków. Ja na przykład z ogromną przyjemnością obejrzę pojedynek pani. Myślę, że tam może się naprawdę dziać. Przed chwilą właśnie rozmawiałam z Way of Blonde. Rozmawiałyśmy o Patrycji, że ona jednak wychodzi z pozycji underdoga. Myślisz, że ona może szykować jakąś niespodziankę? Jak zerknąłem na Insta Stories u Patrycji, to byłem zszokowany, jak zobaczyłem, jak ona się porusza, jak ona kopie, jakie ona ma umiejętności. Myślałem, że to jest dziewczyna, która nie ma takich umiejętności w sportach walki. Myślę, że może postawić większy opór Way of Blonde, niż jej się wydaje. Aczkolwiek, jeżeli miałbym postawić pieniądze, to jednak postawimy na Way of Blonde. Tak, no tutaj jednak myślę, że Kalina trenuje o wiele, wiele dłużej, tak, gdzieś ma nawet
Bo Patrycja to jest jej debiut, prawda? Więc tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to też mogą być emocje, to gdzieś może... Karolina jest już, można powiedzieć... Rasową zawodniczką. Tak, rasową zawodniczką. I gdzieś no jednak to może być ta jej przewaga. Nie tyle, że właśnie dłuższe treningi, ale myślę, że też tak jak wcześniej wspominaliśmy, głowa, tak? Podejście. Głowa i przede wszystkim doświadczenie, a za tym wszystkim idą bardzo wysokie umiejętności z taekwondo i o tym trzeba pamiętać. Aczkolwiek, tak jak mówię, jestem bardzo ciekawy tego pojedynku i myślę, że Patrycja tej taniej skóry nie sprzeda, jak to nasz Mariusz Pudzianowski zwykle mówił. Dokładnie. No a powiedz mi, wrócę jeszcze, bo mam takie pytanie do ciebie. Wiele tutaj twoich poprzedników na wywiadach pytałam, co sądzisz, że po prostu Fame MMA ogólnie gale frikowe gdzieś wypychają te gale sportowe, no bo jednak sportowcy, tak? Borys, Norman... Klasa sama w sobie, tak? UFC. No a gdzieś przychodzą do freak fightów. Co o tym myślisz? Myślę, że nie mnie to oceniać, ale gale sportowe przede wszystkim powinny się postarać o to, żeby lepiej płacić swoim sportowcom, swoim zawodnikom. To jest pierwszy punkt, który przychodzi mi do głowy. Druga sprawa, myślę, że powinni bardzo mocno starać się zestawiać jak najlepsze pojedynki, żeby nie było tak, że jest karta walk i ona jest po prostu nudna. Nie piję tu absolutnie teraz żadnej federacji, ale wiadomo, że jedną z większych federacji w Europie, polską federacją, jest federacja KSW. I uważam, że jeżeli oni chcą w dalszym ciągu odnosić tak spektakularne sukcesy, jak odnosili jeszcze niedawno, to muszą po prostu sprawiać, żeby ta karta walk była bardzo tłusta, jak najlepsza. Jak najlepsi topowi zawodnicy, którzy są jak najlepiej wynagradzani i wtedy fani sportów walki i tych walk typowo sportowych, nie freakowych, będą po prostu oglądać gale KSW, a ci, którzy lubią oglądać sobie Fame czy inne federacje, to będą oglądać Fame. Po prostu tyle tak naprawdę. Dokładnie. No dobra. Czego ci mogę życzyć? Oczywiście wygranej, powodzenia. Teraz już odpoczynek, czy jeszcze ostre treningi? Poniedziałek, wtorek, środa, tak jak mówiłem, szybkość, świeżość, mental i czwartek wyjazd do Gliwic. To życzę ci oczywiście wszystkiego dobrego, żebyś bez kontuzji, samego zdrowia oczywiście, bo to jest najważniejsze, żebyś wyszedł bez szwanku, chociaż no miejmy nadzieję, że walka będzie oczywiście wygrana, tak? No myślę, że nie wchodzisz do oktagonu z innym podejściem, prawda? Na pewno nie idę tylko po wypłatę, idę po zwycięstwo, po bardzo dobrą walkę, po spełnienie marzeń i w ostatniej kolejności po wypłatę. Może chciałbyś jeszcze coś przekazać naszym widzom? Słuchajcie, trzymajcie bardzo mocno kciuki i tak jak obiecywałem wcześniej, będzie ogień w szopie. Damy z Piotrkiem z siebie wszystko. No i będzie bardzo dobre, ciekawe i sportowe otwarcie gali. Super. Dziękuję ci ślicznie za rozmowę. Dziękuję. Bardzo mi było miło. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję.